wiedzieliście, że podróżując po Dolnym Śląsku, zjeżdżając z głównych traktów, możemy poczuć się jak na południu Europy? Mamy tutaj całą masę słonecznych winnic, możemy się po nich przechadzać, a mamy ich tyle, że powstał tutaj Dolnośląski Szlak Piwa i Wina. Witamy na ziemi trzebnickiej. Ideą Dolnośląskiego Szlaku Wina i Piwa jest pokazywanie Dolnego Śląska od troszkę innej strony, ponieważ zazwyczaj winnice oraz browary rzemieślnicze są na obrzeżach wielkich miast oraz na wsiach, więc możemy poznać od innej strony ten region, a prowadzą je zazwyczaj fascynaci, więc poznajemy ludzi oraz ich historię. Mało tego, te dwa rzemiosła mogą się zazębiać, ponieważ na etapie brzeczki do piwa dodajemy albo tak zwany moszcz, albo miazgę z winogron, tworząc w ten sposób rodzaj piwa Grape Ale. Wzgórza trzebnickie, w których się właśnie znajdujemy, są idealne do uprawy winorośli, ponieważ gleba lessowa trzyma wilgoć i jest ciut zasadowa, co winorośla bardzo lubią. Winiarze powoli przygotowują się do zbiorów, a pośród wielu odmian możemy tu odnaleźć Cabernet Cortez, czerwone, wytrawne, dobrze zbudowane, młoda odmiana, oraz Król Riesling, stara odmiana z XV wieku, wytrawne, białe wino. Zresztą my powolutku będziemy teraz zmierzać do Trzebnicy, gdzie w XIII wieku książę piastowski Henryk Brodaty ze swoją żoną ufundowali opactwo benedyktyny. Ze słonecznych winnic wzgórz trzebnickich przenosimy się do miejsca, które wabiło człowieka od zawsze. Już 500 000 lat temu pojawił się tutaj Homo erectus, a w V wieku nieopodal była osada słowiańska. Pierwsza wzmianka o tym miejscu, czyli o Trzebnicy, pochodzi już z XII wieku. My znajdujemy się teraz na rynku w Trzebnicy, czyli w sercu miasta. Mamy wspaniały ratusz, jak również pręgierz, miejsca, którego obawiali się wszyscy złoczyńcy, ponieważ wiedzieli, że jak coś w mieście napsocą, na pewno trafią tutaj przynajmniej na drobną chłostę. Ale miasto zasłynęło z jeszcze jednej rzeczy i tam was teraz zapraszam. Trzebnica zasłynęła jako uzdrowisko już w XIX wieku, głównie ze względu na kąpiele borowinowe. I wokół tego rozwinęła się cała infrastruktura. Zbudowano Dom Śląski, hotele, jak również całą masę terenów spacerowych, jak wokół stawów, czy na przykład bukowy lasek. Po I wojnie światowej stała się jeszcze bardziej znana, zwłaszcza wśród mieszkańców Wrocławia. W ciągu jednego roku potrafiło się tutaj kurować nawet kilka tysięcy osób. Po II wojnie światowej straciła funkcje sanatoryjne, aczkolwiek na kurację można było jeszcze tutaj przyjeżdżać do lat 80. Obecnie miasto stara się o przywrócenie przyrostka Zdrój. Z tego powodu poddano rewitalizacji dawną część zdrojową, czyli stawy, park bukowy, a postawiono również tężnię dla mieszkańców oraz turystów. Jeżeli to się uda, to mieszkańcy Wrocławia będą mieli dosłownie rzut beretem do najbliższego uzdrowiska. Odwiedzając miejsce rodzinnie, musimy wymyślić, jak tu zachęcić dzieciaki do tego, żeby zechciały odwiedzić każde z miejsc w Trzebnicy. I tu z pomocą przychodzi gra miejska, Kocia Ścieżka.
W najważniejszych punktach miasta ustawione są figurki kotów, każdy kotek w innej pozycji, dzięki czemu aż chce się mu zrobić zdjęcie, pogłaskać, a jak nam się uda do jakiegoś miejsca już przybyć, to warto się kilku rzeczy o tym miejscu dowiedzieć. W ten sposób Trzebnica staje się nam bliższa niż jakiekolwiek inne miasto. Chyba najważniejszą postacią, która odwiedziła Trzebnicę, był Henryk Brodaty, a w zasadzie bardziej znana od niego jego żona Jadwiga Śląska, późniejsza święta. To jej zawdzięczamy fundację klasztoru Cysterek w tymże mieście. Niesamowita postać, być może z tego powodu stała się patronką całego tego regionu. Przybyła w wieku 12 lat na Dolny Śląsk jako mężatka i do 30 urodziła 7 dzieci. Przy swoim mężu funkcjonowała trochę jak pierwsza dama. On się zajmował wojaczką, a ona bardziej działalnością charytatywną. Fundowała klasztory, kościoły, sierocińce, karmiła biednych, nawet niektóre źródła mówią, że myła im stopy. W związku z czym była traktowana wspaniale, ona chciała, jak co dziesiąta osoba z jej rodu, stać się świętą. Najkrótsza droga do klasztoru wstąpić, ale to nie była jej droga, bo jeżeli wstępujemy do klasztoru, cały majątek przechodzi na tę instytucję, a ona chciała wspierać biednych. Do tego potrzebowała swoich pieniędzy oraz swojego statusu. W związku z czym, kiedy urodziła już tą 7 dzieci, z mężem przeszła na celibat. Mało tego, dożyła sędziwego wieku i została pochowana w kościele tuż za mną, który osobiście ufundowała. Wnętrze przedstawia między innymi jej wspaniałe rzeźby, serię obrazów opisujących jej żywot oraz grobowiec, pod baldachimem którego na szczycie stoi pełnopostaciowa rzeźba przedstawiająca świętą Jadwigę jak żywą. Największą ciekawostką jest fakt, że niedawno odkryto niewielką skrzyneczkę z jej relikwiami. Jest to najważniejsze odkrycie związane z tą świętą od kilkuset lat. Opuszczamy powoli wzgórza Trzebnickie ze słonecznymi winnicami oraz wspaniałym sanktuarium wielkiej świętej patronki Dolnego Śląska. Warto udać się także do miejsca, które znajduje się zaledwie 30 km stąd i skradnie wasze serca. Wiecie, o czym mówię? Tak, o Stawach Milickich i Dolinie Baryczy, które są największym w Europie ptasim rajem. To właśnie tutaj znajduje się największy w Europie kompleks stawów rybnych o powierzchni, uwaga, 7,5 tysiąca hektarów lustra wody. Mało tego, ciekawostka. Wpisane są na prestiżową listę Living Lakes obok jeziora Wiktoria, Morza Martwego czy, uwaga, Bajkału. A, nie zapomnijcie odwiedzić Centrum Edukacyjno-Turystyczne Naturu. Znajdziecie tam Muzeum Tradycji Rybołówstwa, zwierzyniec czy edukacyjny plac zabaw dla dzieciaczków. W kolejnym odcinku zabierzemy was na pustynię ukrytą w centrum lasu i pokażemy najdłuższy w Polsce i drugi najdłuższy w Europie wiadukt kolejowy. Do zobaczenia w Borach Dolnośląskich.